Co do organizacji ewakuacji, takie plany są i taka możliwość jest przez nas rozpatrywana. W tej chwili uważamy, że wystarczające jest ta powroty liniami rejsowymi. Aby do takiego lądowania doszło, wymagana jest zgoda władz centralnych, a tę może być trudno w tej sytuacji uzyskać. Ale oczywiście badamy możliwości wyczarterowania samolotu. Takie pierwsze kontakty z przewoźnikami już żeśmy nawiązali. Także jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, będziemy przygotowani do wysłania samolotu. Ale tak jak mówię, w tej chwili wydaje się to zbędne.